Dzień dobry, nazywam się Sebastian Rorbach i miło mi powitać Państwa na drugiej części naszej prezentacji o ofercie Laboratoria Przyszłości 2021. Nieprzypadkowo za mną znajduje się zielone tło, które odgrywa dość istotną rolę w zestawach z kategorii AV, o których dziś będziemy rozmawiać. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno gotowe zestawy wyposażenia podstawowego, takie jak kamery, aparaty, softboxy, lampy fotograficzne i wiele innych akcesoriów AV, ale także produkty z osobnej kategorii audio-wideo i te rozwiązania będziemy dzisiaj omawiać. O naszym nowym produkcie Studio TV opowie nasz specjalista Paweł Katowicz. Nazywam się Paweł Katowicz i tak jak wspomniał Sebastian, zaprezentuję Państwu nasz najnowszy produkt, studio telewizyjne. W naszej ofercie mamy dwa warianty, ja dzisiaj skupię się na jednym z nich. W mojej prezentacji pokażę, jak w prosty i łatwy sposób przenieść się w dowolne miejsce na świecie, na przykład z Paryża do San Francisco. Na początek chciałbym Państwu zaprezentować, jak wygląda przykładowe studio telewizyjne. Za mną znajduje się green screen, czyli innymi słowy zielone tło, które pozwala na stworzenie wirtualnego studia z rozmaitymi efektami graficznymi. Po obu stronach mamy softboxy, które służą do modyfikacji światła podczas filmowania, czyli jego zmiękczania czy też rozpraszania. A przede mną centrum dowodzenia, czyli stanowisko z urządzeniami, o których teraz opowiem. Jak Państwo widzą, nasza konsola posiada wbudowany mikser audio służący do regulacji dźwięku, za którego pomocą możemy sterować niezależnie źródłami audio takimi jak na przykład mikrofony, wejście AUX czy też dźwięku przesyłanego za pomocą przewodu HDMI. Nad suwakami znajduje się gniazdo mini jack, dzięki któremu operator ma możliwość podłączenia słuchawek w celu kontroli poziomów audio. A za pomocą tego potencjometru operator dostosowuje głośność odsłuchu do własnych potrzeb. W centralnej części panelu kontrolnego znajdują się różnorodne przełączniki umożliwiające zarządzanie źródłami wideo, których jak widać możemy podłączyć aż 4. Zapisanych ustawień użytkownika, bądź też wyświetlanie menu konfiguracyjnego. W samym menu możemy na przykład wykluczować obiekty, bądź też skonfigurować logo, które mamy wyświetlić na ekranie. W skrajnej części znajduje się specjalny joystick oraz dwa przyciski umożliwiające płynne i szybkie przełączanie źródeł sygnału. W zestawie z naszym studiem znajduje się również grabber wideo, za pomocą którego możemy streamować na żywo czy też zapisywać nasze projekty do pliku multimedialnego. Tył urządzenia podzielony jest na sekcje wejść i wyjść wideo oraz wejść i wyjścia audio. Po środku znajdziemy trzy porty. Ethernet, umożliwiający podłączenie zewnętrznych kontrolerów kamer, USB, służący do aktualizacji urządzenia oraz port komunikacyjny, służący do obsługi protokołu TALI. Dziękuję za obejrzenie prezentacji ze studia telewizyjnego. A ja chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia naszej oferty na sklepaudiowizualne.pl. Zapraszamy.